Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy 28 dzień lutego, drugi tydzień Wielkiego Postu, druga niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy audycję Maranata, Panie przyjdź. Przed mikrofonem Grzegorz Kasjaniuk. Maranata. Audycja Maranata, Panie przyjdź. Dzisiaj nadawana z Giedrzwałdu. Znajdujemy się w konkretnym miejscu, archidiecezjalny dom pielgrzyma, dom Maryi, i rozmawiamy z dyrektorem tego miejsca, księdzem Bartłomiejem Matczakiem. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie w domu, który potocznie nazywany jest domem Maryi. Miejsce, które odzyskuje blask, miejsce, które jest miejscem historycznym i okazuje się miejscem bardzo chętnie odwiedzanym. Tak, dom ten to jest dom, który powstał w niedalekiej odległości czasowej od objawień, które miały tu miejsce, i powstał z myślą o pielgrzymach. Kiedy trafiłem do tego domu, na początku pojawiło się pytanie o to, jaka jest historia tego domu. To było pytanie, które postawili mi architekci, którzy wiedzieli, że muszą stworzyć, odnowić ten dom, że jest to zadanie bardzo ważne, ale też chodzi o to, żeby uszanować pewną tradycję i pewną historię, która jest z tym domem związana. I wtedy, przeglądając kroniki, znalazłem takie zdanie, które mnie bardzo zdziwiło, ale jednocześnie bardzo ucieszyło. Otóż było tam zapisane, że dom ten na początku nosił nazwę Domu Najświętszej Maryi Panny. I wtedy jakoś próbowałem to tak troszeczkę, może nie tyle uwspółcześnić, co nadać temu pewien nowy, bardziej taki nośny charakter, nośną nazwę. I dosłownie jednego wieczoru, siedząc i myśląc o tym, zrodziła się myśl, by dom ten, przywrócić mu tę pierwotną nazwę, ale w wersji łacińskiej, czyli Domus Mariae, Dom Maryi. Dlaczego akurat tak? To nie przypadek. Dom ten był zawsze dla pielgrzymów swego rodzaju schronieniem. Przez swoją bardzo długą historię, a ta historia trwa już ponad 100 lat, w tym domu zatrzymywali się pielgrzymi. W tym domu miało miejsce też i hospicjum, i przedszkole, ale także, co jest bardzo ważnym elementem i co ten dom naznaczyło już chyba na zawsze, to tutaj przez wiele, wiele lat mieściła się jedyna i najsłynniejsza w Polsce szkoła katechetyczna księdza Wojtukiewicza, która wykształciła rzeszę katechetów bardzo gorliwych i oddanych, którzy do dzisiaj w parafiach pracują, którzy chętnie ten dom odwiedzają. I tu jest bardzo proste skojarzenie. Dom Maryi, dom Matki. Gdzie się najlepiej czujemy? Tam, gdzie jest serce Matki, tam, gdzie ona przygarnia każdego z nas i wszystko, co dzisiaj się w tym domu dzieje, ma właśnie iść w takim kierunku. W kierunku gościnności na wzór Maryi, która pod swoim sercem chce nosić każdego, niezależnie od tego, na jakim etapie swojego życia się znajduje. Dom teraz przechodzi remont. Jaki to jest etap tej inwestycji? Zacznę od tego, że ta inwestycja jest totalnym szaleństwem i absolutnie dziełem takim, które podejmujemy w zaufaniu opatrzności Bożej, że to wszystko pójdzie jak należy, bo z punktu widzenia takiej logiki ludzkiej, ekonomicznej, nie powinniśmy w ogóle zaczynać tego remontu. No ale cóż, świat należy do ludzi szalonych. Skoro jest to dom Matki, to jakże Pan Bóg miałby się nie zatroszczyć o dom swojej Matki? I z takiego założenia wychodząc rozpoczęliśmy remont, a jest to remont w zasadzie, no można powiedzieć, totalny. Dlatego, że poza murami zewnętrznymi w środku wszystko ulega zmianie. Zmieniły się warunki użytkowania tego typu obiektów, zmieniło się prawo budowlane i dlatego też chcemy ten dom dostosować do właśnie nowych przepisów. Więc mamy tutaj do czynienia z naprawdę bardzo rozległymi pracami, ale pracami, które sprawią, że ten dom stanie się jeszcze bardziej jakby stanie się wygodniejszy dla pielgrzymów, bo chcemy też go dostosować do osób niepełnosprawnych. Stąd zakres prac też zmierza w tym kierunku, żeby każdy, niezależnie od tego, czy się porusza na własnych nogach, czy porusza się na wózku inwalidzkim, mógł tutaj znaleźć schronienie,
by właśnie u matki odnaleźć odpoczynek. Ale to, co chcę podkreślić, to nie w murach jest jakby istota tego domu. Bo kiedy ja patrzę na to, co tu się dzieje w tym domu, kiedy patrzę na to, w jaki sposób pewne rzeczy się tutaj dokonują i jak Pan Bóg się naprawdę troszczy o to miejsce, to proszę mi uwierzyć, że moje kapłańskie serce truchleje i wiem, że w tym wszystkim jest totalne Boże prowadzenie. Wystarczy wspomnieć o pierwszej historii, jaka tutaj się zadziała, związanej z kaplicą. Kiedy planowaliśmy ten remont, kaplica tego domu miała być wykonana jako ostatni element tych prac remontowych, czyli za jakieś mniej więcej 3-4 lata. I swego czasu odwiedziła mnie taka moja zaprzyjaźniona kobieta, która przyjechała tutaj zobaczyć, osoba, której bardzo wiele zawdzięczam tak kapłańsko i duchowo, która mnie wyciągnęła z pewnego takiego letargu i pilnuje tego, żebym nie przestał być kapłanem w sercu. I przyjechała tutaj zobaczyć, co ja robię. I kiedy przyjechała, akurat wtedy miała jakieś problemy z chodzeniem, i mówi, to mnie zaprowadź teraz do najważniejszego miejsca, czyli do kaplicy. Ja mówię, ale kaplica jest na drugim piętrze. Bardzo się zdziwiła, mówi, ale jak? To najważniejsze są inne rzeczy, a kaplica jest u góry. To jak osoby niepełnosprawne, jak pielgrzym, który przychodzi do tego domu, ma się tutaj poczuć dobrze i poczuć, że jest to miejsce, że jest to dom pielgrzyma, czy dom rekolekcyjny, a nie poczuć się jak w hotelu. Ja mówię, no ale wiesz, plany są takie, a nie inne. Logika wskazuje na to, że kaplicę wykonujemy w tym ostatnim etapie, bo on będzie najmniej inwazyjny, najspokojniej go przejdziemy. Dzień później zadzwoniła do mnie i powiedziała, że mam się nie martwić o pieniądze na kaplicę, ale mam zacząć od kaplicy. To przerzuciło do góry nogami całe nasze prace i to wszystko, co mieliśmy zaczynać. Ale dzisiaj wiem z perspektywy takiej Bożej, że był to bardzo, bardzo mocny znak od Pana Boga, tego, kto ma być tutaj najważniejszy i jak ten dom ma wyglądać. I jeszcze jedna ciekawostka, o której chcę powiedzieć, bo ona bardzo mocno też, to jest ostatnie dni, poruszyła mnie. W całym projekcie architektonicznym, który tutaj powstał, okazało się, że jest jedno takie pomieszczenie, które pani architekt przewidziała na zakrystię. Mi się strasznie to nie podobało, bo akurat to miejsce było przy wejściu do kaplicy. Mówię, to będzie takie konfliktowało, ludzie wchodzą, kapłan wychodzi. Mówię, zakrystia musi być w innym, z odrębnym zupełnie wejściem do tego pomieszczenia, jakim jest kaplica. I to pomieszczenie pozostało, ślepe pomieszczenie, okno, parę metrów kwadratowych i w zasadzie ani łazienki, więc na pokój gościnny się nie nadaje. Było pytanie, co w tym pokoju zrobić. I wtedy zrodziło się w moim sercu takie pragnienie, że skoro jest to dom Maryi, to każdy chciałby mieć taką chwilę intymności sam na sam z Panem Bogiem. I że chciałbym, żeby w tym domu trwała 24 godziny na dobę adoracja Najświętszego Sakramentu. I tam powiedziałem, dobrze, przeznaczamy to na pomieszczenie, które nazwiemy w tym domu pustelnią, gdzie człowiek będzie mógł wejść, to będzie niewielkie pomieszczenie, i pobyć sam na sam z Panem Jezusem. I co jest ciekawe, to pomieszczenie cały czas nie dawało mi spokoju. Mniej więcej od listopada, kiedy były zatwierdzone projekty, rodziły się różne pomysły, w jaki sposób wystawić ten Najświętszy Sakrament. I tak, i siak, i monstrancja, i tabernakulum, i nic mi nie dawało takiego pokoju serca. Mówię, Panie Jezu, coś tu jest nie tak, coś tu musi być innego. I dosłownie 3-4 dni temu wydarzyła się taka historia, która znowu jest takim też znakiem od Pana Boga. Zaczęliśmy szukać, rozmawiając z panią architekt na temat identyfikacji oznaczeń tych poszczególnych miejsc, zaczęliśmy szukać pomysłu, w jaki sposób oznaczyć pustelnię. I nikt nie miał na to pomysłu. I wtedy zadziała się taka przepiękna rzecz. Mój pracownik powiedział mi, proszę księdza, przepięknie kaplica taka jest oznaczona w Niepokalanowie. A wiemy, że w Niepokalanowie powstała jedna z 12 kaplic modlitwy o pokój. No to zaczęliśmy szukać w internecie, czy jak oznaczyć tę kaplicę, jak tam jest w Niepokalanowie oznaczone. I kiedy pojawił mi się przed oczyma projekt tej kaplicy,
tej kaplicy adoracji w Niepokalanowie, ten wizerunek Matki Bożej, która w sercu swoim trzyma Jezusa Eucharystycznego. Ja mówię, Jezu, to jest właśnie to, czego ja pragnąłem, bo ja taką monstrancję widziałem kilka lat temu tu w Gieczwałdzie i wtedy rozmawiałem z artystą, który wykonuje i z twórcami idei płaszcza Maryi, że dobrze by było, żeby taka kaplica powstała w Gieczwałdzie. Wtedy wydawało mi się to totalnym szaleństwem, bo koszty tego są takie, jakie są. A dzisiaj wiem, że taka monstrancja stanie tutaj, w tym miejscu. Jestem już po rozmowie z artystą, który obiecał, że w czerwcu przywiezie tę monstrancję tutaj do nas. Znowu jest to jakiś szalony pomysł, który się opiera totalnie na opatrzności Bożej, ale tak sobie pomyślałem właśnie, że to jest to, o co w tym domu chodzi. Żeby w każdym miejscu, w każdej sytuacji człowiek czuł się jak u matki. Nawet tam, gdzie ma być sam na sam z Panem Jezusem, gdzie o każdej porze dnia i nocy będzie mógł zajść po to, żeby Jezusowi przez ręce Maryi oddać wszystkie swoje sprawy. I proszę mi uwierzyć, pojawił się pokój w moim sercu. Tak jakby to miejsce po prostu czekało na ten, nazwijmy to tak, element, ale to nie w rzeczy jest istota, ale w pewnej wymowie i w pewnym pragnieniu też, które nosimy tutaj w sercu, żeby pielgrzymi tutaj mogli zostawić wszystko to, co jest codziennością. Wszystko to, co jest jakieś trudne i czasem niepoukładane. Dlatego w tym wszystkim widzimy po prostu nic innego jak palec Boży i troskę Maryi o to. Znajdujemy się w Gietrzwałdzie, w archidiecezjalnym domu pielgrzyma. Rozmawiamy o tym miejscu, mówimy o dniu dzisiejszym, ale także odnosimy się do przeszłości, bo to jest tradycja, z której ten dom czerpie. Jak ksiądz Bartłomiej powiedział, to nie tylko mury, ale właśnie to dotknięcie łaski Bożej, które jest tutaj tak bardzo mocno odczuwalne, miejsce szczególne. Jak ono oddziałuje na księdza, na jego kapłaństwo? Oto bardzo trudny temat, dlatego że proszę mi uwierzyć, że przeżyłem tutaj to, co było bardzo trudne, kiedy przejęty sprawami tymi doczesnymi pracownikami, czy ich brakiem, domem, którego stan był taki, jaki był, to wszystko sprawiło, że w pewnym momencie wpadłem w amok. Taki amok załatwiania spraw, troski o to, co jest codzienne. Chciałbym wspomnieć właśnie o dwóch takich wydarzeniach, które odczytuję bardzo osobiście, bardzo głęboko, ale może właśnie jest też czas takiego świadectwa mojego kapłańskiego. Pierwszy moment to było spotkanie z siostrą pustelnicą, która przyjechała tutaj i zatrzymała się na chwilę w naszym domu. Przepraszam, nie pamiętam, jak ma na imię, ale jak dziś pamiętam miejsce, w którym rozmawialiśmy, i w zasadzie pamiętam każde słowo, które wypowiedziała do mnie. Rozmawialiśmy wtedy ponad godzinę. Ja żaliłem się na to, że jest mi tu bardzo ciężko, że nie potrafię sobie poradzić z tym wszystkim, że przerastają mnie te wszystkie takie sprawy formalne, urzędowe, no, na których się po prostu nie znam, tak? A jeszcze mam robić remont. Trzeba pisać jakieś wnioski, czasu jest bardzo niewiele. I ona wtedy powiedziała mi takie zdanie: wie ksiądz, ja wiem, że ksiądz jest tutaj po to, żeby odnowić ducha kapłańskiego i ducha maryjnego. I postawiła kropkę. Ja wówczas pomyślałem sobie, no tak, tak, to jest bardzo ważne zadanie, muszę tutaj propagować kult maryjny, muszę organizować rekolekcje w oparciu o objawienia gieczwałdzkie, muszę zapraszać tutaj kapłanów po to, żebyśmy tworzyli braterstwo, bo dla mnie jest to jakiś element bardzo istotny w moim życiu kapłańskim. Ale dzisiaj wiem, że te słowa nie były tyle skierowane po to, że jest to jakaś moja misja na zewnątrz, ale w pierwszym rzędzie jest to moja misja na wewnątrz, do wewnątrz. Maryja Gieczwałdzka w jakiś sposób sprowadziła mnie tutaj do siebie. Może nie taki do końca, jakbym chciał i który by mi się podobał, ale przecież, i to sobie przypomniałem bardzo mocno, ja w dniu moich święceń, zaraz po święceniach w katedrze w Olsztynie, powiedziałem całej mojej rodzinie, że chciałbym, żebyśmy wszyscy zajechali do Gieczwałdu.
I wtedy przywiozłem Matce Bożej wielki bukiet białych róż, dziękując ją za to, że doprowadziła mnie do tego dnia. I dzisiaj wiem, że ona mnie tutaj przyciąga po to, żeby właśnie odnawiać we mnie to serce kapłańskie, które ma być oddane Maryi, ale też serce kapłańskie, które właśnie ma wypełniać misję, do której zostałem posłany, niezależnie od tego, gdzie jestem i co robię, to cały czas trzeba walczyć o to, by być wiernym Chrystusowi. To był taki pierwszy moment, który dzisiaj widzę jako moment bardzo, bardzo istotny w moim życiu. Drugi moment to było właśnie spotkanie z tą panią, o której wspomniałem na początku naszej rozmowy w kontekście kaplicy. Kiedy ona mnie zobaczyła w sierpniu takiego, no nazwijmy to zbolałego, trochę zagubionego, postawiła mi pytanie, bardzo brutalne wówczas dla mnie, ale które mnie otrzeźwiło. Ona powiedziała mi: ty jesteś jeszcze kapłanem, czy już biznesmenem? I to był dla mnie totalny szok. Ja mówię, coś jest nie tak, to nie idzie w tym kierunku. I oczywiście to nie trwało tak z abstryknięciem palca w momencie, ale tu się rozpoczął proces takiego wychodzenia i dostrzegania, że ja tu mam być przede wszystkim kapłanem, że wszystko inne jest bardzo ważne, bardzo potrzebne, ale to nie jest rzecz najważniejsza. Tak? Najważniejsze jest to, żeby człowiek, który tu przyjeżdżał, dostrzegł we mnie kapłana i tak odczytuję też swoją misję tutaj. Ten czas pandemii, bardzo trudny, pokazał mi też, jak bardzo ludzie potrzebują dzisiaj kapłana i potrzebują tego, żeby z nimi się pomodlić, żeby ich wyspowiadać, żeby po prostu być dla nich. Nie? Czasami łamiąc swoje lęki i jakieś poczucie zagrożenia, bo przecież po to jestem posłany, by być dla innych. Dlatego myślę, że Pan Bóg, oczywiście to nie jest proces dokończony, jest wiele rzeczy do uzdrowienia, do przemiany, ale wierzę bardzo głęboko to, że Maryja, jeżeli przyciągnęła mnie tutaj, to ma w tym swój bardzo, bardzo konkretny cel. A ja cóż, ja chcę się temu wszystkiemu jakoś poddać, tak? Tak, żeby to ona mnie prowadziła do Chrystusa i żebym na nowo rozpalał się miłością do Niego, co jest dla mnie najistotniejsze. Jest to także no jednak pewnego rodzaju obciążenie, bo podejrzewam, że wielu pielgrzymów, którzy witają w te progi, od razu pewnie chcą widzieć w księdzu no, kierownika duchowego, chcą widzieć spowiednika, chcą widzieć towarzysza 24 godziny wręcz na dobę. Jak sobie z tym radzić? To też pewnie tylko i wyłącznie kierownictwo Maryi może w tym pomóc. Czasem trzeba umieć odmówić, tak? Bo to jest też tak, że oczywiście ja wiem jedno, tak, że w momencie, kiedy ktoś przychodzi i poprosi mnie o spowiedź, to nie ma rzeczy w tym momencie ważniejszej, tak? I niejednokrotnie tego doświadczałem, że czasem trzeba było zostawić to, co było teraz istotne, po prostu pójść i wyspowiadać tego człowieka. To są takie momenty, które, proszę mi uwierzyć, są czasem bardzo zadziwiające, kiedy ktoś nagle biega po Gieczwałdzie i nagle mnie spotyka wieczorem na spacerze, podchodzi do mnie, gdzie nie jestem ubrana ani w koloratkę, ani w sutannę, i mówi: ja potrzebuję spowiedzi. To ja wiem wtedy, że no, ten człowiek mnie nie zna. On podchodzi, on po prostu ryzykuje, tak, i w jakimś szaleństwie, bo nie wie, kto to jest. Tak? Ale wiem, że to są ludzie podesłani przez Maryję. Że to są ludzie, którzy bardzo mocno potrzebują tej łaski uzdrawiającej, ale proszę mi wierzyć, że dla mnie każde takie spotkanie to jest wezwanie do osobistego nawrócenia. Do osobistego nawrócenia. Czasem ma się dość, naprawdę, bo jest dużo spraw, bo i budowa, i organizacja rekolekcji, bo też w takim kierunku chcemy iść, ale to nie ma znaczenia, bo ja wiem, że po to zostawałem kapłanem. Tak? Nawet jeżeli człowiek ma różne historie w swoim życiu, to ostatecznie najważniejsze jest to, żeby dać drugiemu człowiekowi Chrystusa. Czasem niezauważalnie, tego nikt nie widzi, ale przecież taki jest sens posługi kapłańskiej. Dom Maryi jest domem historycznym. On powstał po objawieniach w Gietrzwałdzie. To jest miejsce, które przyjęło siostry katarzynki. To jest miejsce,
które także przyjęło zgromadzenie księży Marianów, którzy zostali tutaj, można powiedzieć, zesłani, a okazało się, że dzięki nim ten dom przetrwał, bo był zdewastowany po II wojnie światowej, a chcąc tutaj mieszkać, musieli o siebie zadbać i o ten dom. Teraz ten dom jest miejscem dla pielgrzymów i na pewno te mury, to miejsce, ta ziemia, oprócz tego, że jest ziemią świętą dotkniętą przez niebo, jest także miejscem uświęconym modlitwą i to też właśnie w takim mocnym wymiarze modlitwą kapłańską. Kapłańską, ale i zakonną. Ja się bardzo cieszę, naprawdę proszę mi uwierzyć i nie przestanę tego robić, kiedy przychodzą tutaj osoby, które mnie proszą tak prozaicznie, proszę księdza, czy ksiądz by wystawił mi Najświętszy Sakrament. Czy to są siostry zakonne, które przyjeżdżają, czy to są ludzie świeccy, którzy przychodzą tutaj i proszą o to, tak? Stąd później powstała ta myśl o tym, że musi być kaplica wieczystej adoracji tutaj. Ja to czynię z ogromną radością, bo ja wiem, że każda modlitwa tutaj zanoszona sprawia, że ten dom staje się domem ukierunkowanym na Chrystusa i Jego Matkę. Że nie ma nic piękniejszego w tym domu, jak właśnie modlitwa i ta cała historia, która się tutaj przytacza. I siostry Katarzynki, i Marianie, tak? I później to centrum katechetyczne, tak to nazwijmy, to przecież nic innego jak domy modlitwy. Domy modlitwy. Naznaczone też ludzkimi cierpieniami, ale przede wszystkim domy modlitwy, bo jeżeli o kogokolwiek tu ma chodzić, to o Chrystusa. Ja bardzo chcę, żeby w tym domu znaleźli schronienie ludzie pogubieni, ludzie poranieni, którzy czasem muszą wykrzyczeć. Mieliśmy już takie historie, proszę mi uwierzyć, ludzi, którzy naprawdę tutaj nocą adorowali Chrystusa, bijąc pięścią w podłogę, nie dając spać pielgrzymom, bo tak bardzo kłócili się z Panem Jezusem. Tak? To jest, to są historie, które się tutaj dzieją i Bogu dzięki, że one się dzieją, bo dzisiaj bardziej chyba niż kiedykolwiek potrzebujemy takiego schronienia, w którym człowiek znajdzie się w ramionach Jezusa, Maryi. Czasem, kiedy rzucamy się w czyjeś ramiona, najpierw musimy się wypłakać, wykrzyczeć, pięściami uderzyć, ale ostatecznie przecież odnajdujemy pokój. I dla mnie każdy pielgrzym, który stąd wyjeżdża i mówi, że znalazł tutaj pokój, to jest pielgrzym, który został dotknięty łaską. Stąd też powtarzam wszystkim moim współpracownikom, że to nie chodzi po prostu o to, żeby gościa przyjąć, gościa umieścić w pokoju i wytłumaczyć mu, co gdzie jest. Czasem trzeba poświęcić mu trochę czasu, wysłuchać jego historii, wysłuchać jego jakiegoś bólu wewnętrznego. I ci ludzie wracają. I wracają i dziękują za to, że właśnie tutaj, w tym miejscu zostali wysłuchani. Gietrzwałd nie jest miejscem muzealnym. To nie jest miejsce wielkomiejskich starówek, to nie jest miejsce zwiedzania i oglądania eksponatów. Tego, drodzy Państwo, jeżeli nie znacie Gietrzwałdu, to tutaj nie znajdziecie. Tutaj odnajdziecie siebie, a konkretnie w ciszy Gietrzwałdu znajdziecie miejsce, żeby w tej ciszy spotkać się z Panem Bogiem. Maryja jest tą drogą. Ona stawia tutaj kierunkowskaz. I na to jej wezwanie nie możemy być obojętni. Nie jest ksiądz Bartłomiej Matczak, który tutaj rezyduje w archidiecezjalnym domu pielgrzyma, który nosi przepiękne imię. Domus Maria, dom Najświętszej Maryi Panny. Dziękuję za tę rozmowę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się, Grzegorz Kasjaniuk. Nie zapomnij, weź udział we mszy świętej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maranata.